dobry Pani Justyno, bardzo miło Panią widzieć. Ile czasu zastanawiała się Pani nad przyjęciem zaproszenia na jubileusz? 0 sekundy. Michał zadzwonił, czy wystąpi, od razu powiedziałam, że tak. Mówię, tylko słuchaj, dużo będzie tego śpiewania, bo ja długo nie byłam na scenie, długo nie śpiewałam, więc ten mój głos nie jest jakiś może ekstra super, tak jak był kiedyś w sensie formy, ja nie mówię już o brzmieniu. Natomiast bardzo chciałam być na tym jubileuszu. Zresztą no, to jest takie zaproszenie, że aż głupio byłoby odmówić, po prostu. A jakie emocje towarzyszyły Pani chwilę przed wejściem na scenę, wiedząc, że no, ten głos może tam trochę nie grać? Wiesz co, jechałam tutaj z moim synem, najstarszym, Ignacym, i mówię, Ignasiu, ja nie wiem, czy ja dam radę, tam jest któryś numer taki wysoko, a on mówi, co ty, mamuś, teraz na siedząco dajesz radę, a potem zepniesz poślady i będzie ekstra. I mówię, no, mama ma rację. No i tak zrobiłam, po prostu spiłam poślady. No i jak było na scenie? Bo super, została Pani bardzo super miło przywitana. Jak Pani wyszła, byłem akurat na publiczności, wszyscy klaskali. Jak Pani się poczuła? Była taka łezka, wzruszenia? Ekstra, naprawdę. To jest tak przemiłe, że ludzie pamiętają. Minęło tyle lat, ponad 20, jak ja byłam w zespole, więc no, przemiło, naprawdę. Jest wzruszenie i oczywiście musiałam trzymać się kupy, ale chętnie bym się pobeczała. Ja jestem takim młodym fanem, znaczy no nie już tak młodym, ale nie wiem, dlaczego postanowiła Pani odejść z zespołu. Czy możemy to trochę przypomnieć? Wiadomo, możemy sobie to odgrzebać w internecie, ale co się stało? No, było o tym dużo mówione, ale generalnie było tak, że ja po prostu byłam zmęczona tym tempem. Zawsze ceniłam sobie rodzinę i troszkę mnie to chyba przerosło w pewnym momencie. Stwierdziłam, że muszę odpocząć. Po prostu. Ale nie było żal? To była łatwa decyzja? W ogóle nie była łatwa, ale była i taka intuicyjna. Wiedziałam, że to jest jedyna droga moja. A ile jest prawdy w tym, że Michał dowiedział się z wywiadu o tym, że Pani odchodzi? Nie, w ogóle. Od razu powiedziałam mu, że to w ogóle jeśli nie zrobimy przerwy, to ja na pewno nie dam rady i nie wytrzymam tego tempa. Czyli rozumiem, że on nie był chętny na przerwę i po prostu Pani postanowiła tak odejść. Dobra, tak. Ile czasu minęło od momentu odejścia, że Pani już poczuła się, że jestem sobą, jest okej, okay, jestem spokojna? W zasadzie od razu. Od razu poczułam taki w ogóle jadę do chaty, ale fajnie. Jak po takich długich, takich ciężkich wakacjach, fajna przygoda, super, ale jednak to było mnóstwo wyrzeczeń, mimo wszystko. Ci, którzy śpiewają, są w branży, wiedzą o tym, że to jest poświęcenie totalnie siebie. No i tyle. No ja po prostu bardzo sobie cenię relacje, spokój, bliskich. I to był taki moment, że musiałam odejść po prostu. I jak Pani spoglądała na nowe wokalistki? Na dziewczynę, super, która Jezu, Pani zastąpiła? Ja jestem Pani zakochana. Ja kocham Anię Świątczak. Po prostu czułam, że ona dźwignie to, że fani będą, pokochają ją natychmiast, i tak się stało. A co w ogóle u Pani słychać? Co tam u Pani się dzieje? Bo rzadko Jezu, Pani się pojawia. Nuda, to jest wyjątkowa sytuacja. Co tam jest? Słuchaj, no co? No mam 3 dzieci. Pracuję w szkole specjalnej. Gotuję obiady, myję okna, gonię dzieci do roboty. Męża opierniczam, jak za dużo piwa wypiję. No normalnie, jak w każdym prostym domu. Pracuje Pani w szkole, jest Pani nauczycielem. Tak. Co Pani sądzi o pensjach nauczycieli? Bo moim zdaniem oni są bardzo niedowartościowani, bo to są ludzie, którzy nie budowali. Czy też ma Pani takie poczucie, że to jest jednak za małe wynagrodzenie? Bo ja jako uczeń to czuję, a Pani jako nauczyciel to znaczy, czuje? W ogóle system edukacyjny w ogóle mi się nie podoba. Ja oczywiście robię swoje, bo jestem pedagogiem To jest moja pasja. Ja po prostu lubię dzieciaki uczyć, lubię z nimi przebywać. Kontakt dla mnie jest mega ważny. Natomiast system dla mnie leży. A teraz po tym, co robi pan minister, tragedia. Po prostu nie jestem w stanie tego zaakceptować absolutnie. A który element leży najbardziej? Bo wiadomo, że wszystkie leżą, Jezu, ale który najbardziej leży? Nie, no maksymalnie to, że się ogranicza w ogóle... ogranicza się nauczycielom jakiejś własnej inicjatywy. Z tym się w ogóle nie mogę pogodzić. Nie mogę się pogodzić z systemem oceniania, że w ogóle są oceniane te dzieciaki. To dla mnie jest masakra. Uważam, że nie wolno oceniać dzieci. Musimy je mobilizować. Ja to robię oczywiście i u nas w tej szkole, w której ja pracuję, robimy to, ale to jest kropla w morzu. Tego potrzeba zmiany systemowej. Ale że nie powinno być ocen? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. Absolutnie nie. Żadnych ocen. Żadnego oceniania.
Czyli na jakiej podstawie miałbym być promowany do kolejnej klasy? Wiesz co, ja myślę, że to systemowo da się rozwiązać. Mądre osoby już o tym mówią, że da się to zrobić. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, bo ja jak byłam młoda, to było tak, że się udowadniało komuś, że czegoś nie umie. Dla mnie to jest pomyłka. Ja chciałabym, żeby były oceny pozytywne i szukanie w człowieku tego, co potrafi najlepiej. I docenianie jego pasji, jego umiejętności. I to jest jedyna droga, jak dla mnie. Bo każdy ma miejsce w tym świecie. Dzień dobry, to pani koleżanki? Nie. To właśnie nie, ale mamy mogą tu wywiad. Być. To potrzebujemy 30 sekund jeszcze wolnego. No, warto to już do respektować. Was idę, dziewczyny. Dobra, bo mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę, czyli podsumuję, żeby widz mógł tu zrozumieć, czyli chodzi o to, że jeżeli ja jestem w szkole i świetnie rozmawiam z ludźmi, kształcę się na dziennikarza, to skupiamy się na tym, oczywiście, a nie na matematyce. Tak. O to pani chodziło. Oczywiście, że tak, o to mi chodzi i cały czas myślę, że o to chodzi, żeby wyłuskać z człowieka to, co jest najlepsze. Jeśli on jest ekstra dziennikarzem, ale na przykład nie radzi sobie z WF-em, to dajmy mu spokój, no dajmy mu tam ten dostateczny, niech sobie po prostu realizuje swoje pasje. Spoko, co? Spoko. Wracasz do edukacji. Mam nadzieję, że będzie miała pani wpływ i że te słowa naprawdę pomogą. Mnóstwo nauczycieli mówi to głośno i myślę, że to, no to musi być zrealizowane, bo nie ma innej drogi. I pensje też niech się podwyższą, nie? No fajnie byłoby. Ale nie, no to jest tak, że to motywuje, nie? Że tak jakby pracuje pani i pensja tak jakby to każdego musi być wynagrodzenie, ale bo jak idzie pani i pani się zastanawia, czy ma pani co włożyć do saganka czy do garnka, no to nie jest pani aż tak bardzo skuteczna, jakby miała zapewnione to. Oczywiście, że tak, to dotyczy każdej dziedziny, każdego zawodu. Człowiek musi być doceniony, żeby fajnie pracował, bo pieniądze go po prostu zmotywują. A na scenę pośpiewa pani jeszcze? Tak. O, wow, no, a coś więcej? To znaczy tak, na pewno pośpiewam, szykujemy duet z Michałem. Nagrałam taką, powiedzmy, epkę z Piotrem Cajdlerem, kolegą moim, który nieopodal z Duńskiej Woli mieszka, więc no coś na pewno jeszcze pokażę. No to czekam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.